Okej, okay. Hej wszystkim. Z tej strony Ania Kowalewska, czyli nauczycielka norweskiego i przy okazji metodyczka i menadżerka Szkoły Języków Skandynawskich Mester. Nie wiem na 100% czy mnie widać i czy mnie słychać, gdyby to piszcie komentarze. Ja dzisiaj zapraszam wszystkich na małą prezentację na temat 10 cech dobrego lektora języków obcych przede wszystkim. Chociaż myślę, że możliwe, że dotyczy to też nauczycieli generalnie. I skąd w ogóle pomysł na to, na tę prezentację? Przede wszystkim dlatego, że dużo czy wielu studentów zajmuje się uczeniem języków w ramach pracy dodatkowej podczas studiów. No i podczas gry kariery pomyślałam, że może to wejście na tę ścieżkę kariery lektora języków obcych można by jakoś ułatwić. I ponieważ mam już całkiem spore doświadczenie w tej kwestii, bo od 4 lat ponad zajmuję się uczeniem norweskiego w moim przypadku, to jest parę takich rzeczy, które chciałabym, żeby ktoś mi powiedział przed rozpoczęciem pracy. Bo na początku, pamiętam, stresowałam się, jak to wszystko wyjdzie, czy się w ogóle do tego nadaje, czy mam odpowiednie predyspozycje, czy może czegoś mi brakuje. No i postarałam się dzisiaj przygotować taką prezentację, gdzie to wszystko wyjaśnię. Przede wszystkim to, że każdy, moim zdaniem, może być dobrym lektorem. Trzeba tylko wiedzieć, o co chodzi i chcieć, jak ze wszystkim chyba. I moja prezentacja właśnie o to się opiera, na tym się opiera, że dobrym lektorem można się stać. Pozwolę już sobie odpowiedzieć na pytanie, które zadałam na slajdzie. Tyle, że zależy to wszystko od tego, jak zdefiniujemy określenie dobry lektor. To znaczy, kto jest dobrym lektorem i czy jest to w jakiś sposób mierzalne. I odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się, jest istotna, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić w tym kierunku, żeby tym dobrym lektorem się stać. I moja metoda była zawsze taka, że żeby dowiedzieć się, kim jest dobry lektor, sięgałam po moje wspomnienia uczenia się języków. Uczyłam się ich w szkole, uczyłam się ich potem na kursach i nieświadomie, a może intuicyjnie wiedziałam, co to znaczy, że ktoś był dobrym lektorem, a ktoś inny nie był dobrym lektorem. I mimo, że nie miałam żadnych kryteriów, nie prowadziłam rozpisek, nie zajmowałam się tym ze strony naukowej, to wiedziałam po prostu, kim był dobry lektor i wiedziałam, kim ten dobry lektor nie był. I na tej podstawie starałam się u mnie, w mojej pracy, w jakiś sposób wprowadzać takie zmiany, czy robić takie rzeczy, które sama ja, jako ucząca się języka, odczułabym jako dobre, profesjonalne, fajne, poprawne, po których bym pomyślała, o tak, to jest dobry lektor języka. I wydaje mi się, że każdy może się stać takim dobrym lektorem, tyle że nie wszyscy będą musieli włożyć jednakową ilość pracy w to. Bo są takie rzeczy, tak mi się wydaje, które pewnym osobom przychodzą trudniej. Na przykład, jeżeli ktoś jest bardzo nieśmiały i bardzo go stresuje występowanie publicznie, to bycie lektorem na początku może się wydawać właśnie takim rodzajem wystąpienia publicznego, czymś stresującym. I wtedy będzie trzeba położyć więcej pracy, żeby to przychodziło naturalnie. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład wie, że jest straszną gadułą i czasami nie może się pohamować przed opowiadaniem o czymś, takiej osobie też będzie trzeba więcej pracy, żeby stała się dobrym lektorem, powiedzmy. To znaczy taką osobą, która może powszechnie będzie uważana przez kursantów za dobrą lektorkę czy dobrego lektora. No i to jest ważna rzecz, którą trzeba na początku podkreślić, że wszystkie osoby, czy każde osoby są dobrymi lektorami z bardzo różnych przyczyn. To znaczy to, co u jednego lektora jest mocną stroną, będzie go wyróżniać pośród innych lektorów, którzy swoje mocne strony mają gdzie indziej. I z tego powodu osoby, które są powiedzmy ustrukturyzowane, uporządkowane, spokojne, będą dobrymi lektorami, chociaż nie będą takim samym typem dobrego lektora, jak osoby, które mają mnóstwo energii, które są po prostu wulkanem pomysłów, którzy zawsze mają 10 różnych rzeczy, które chcieliby zrealizować. I te osoby, obie, mogą być dobrymi lektorami. Nie ma czegoś takiego, że jest jeden konkretny schemat bycia dobrym lektorem, w który trzeba się wpisać, trzeba się dostosować, trzeba zrealizować jakiś, nie wiem, program albo kurs, który wypuszcza potem jak fabryka wszystkich lektorów od tej samej sztancy na jedno kopyto. Nie, właśnie trzeba, to co trzeba zrobić, moim zdaniem, to wykorzystać swoje mocne strony jako punkt wyjścia dla naszej pracy jako lektor.
Ale żeby to zrobić, no to przede wszystkim trzeba mieć świadomość tych mocnych stron i tych słabych stron. Trzeba się nad nimi zastanowić i nie traktować ich jako problemów, tylko jako punkt wejścia do bardzo fajnej pracy, gdzie będziemy się jakoś wyróżniać. I jeżeli chodzi o te mocne strony i to, co się z nimi robi generalnie, to jest ważna rzecz, ale w zasadzie dlaczego? Czy nie jest niewystarczające, żeby lektor dobrze mówił w języku, którego naucza? Przecież jakby celem lektorów jest nauczanie. Więc jak to się ma do jakiegoś, nie wiem, kreatywnego podejścia, o którym ja mówię, czy czegokolwiek? Czy nie wystarczy na przykład bycie natywnym użytkownikiem jakiegoś języka albo po prostu bardzo dobre jego opanowanie? No i wydaje mi się przede wszystkim, że większość z oglądających już wie, że tak wcale nie jest. Że znajomość języka to nie jest wystarczająca umiejętność, która pozwala być dobrym lektorem. Jest takie powiedzenie po polsku, że nieważne jak, ale ważne z kim. Że kiedy, nie wiem, wyjeżdżamy na wakacje i wszystko idzie nie po naszej myśli, ale jesteśmy wśród znajomych, to wszystko wydaje się ciekawsze, fajniejsze, lepsze. I tak samo jest z kursem językowym. Że nie jest aż tak ważne, chociaż jest to oczywiście istotne, jak dobrze lektor zna język. Ważne jest wszystko inne, to co jest dookoła, jaką atmosferę stwarza, jak się z nim rozmawia i jak się z nim współpracuje. I oczywiście język jest istotny, ale sam język nie wystarczy. I to jest chyba najważniejsze, co dobry lektor musi wiedzieć, że trzeba umieć zachować balans pomiędzy swoimi kompetencjami językowymi a cechami charakteru, które pozwolą nam nawiązać więź z kursantem. Kompetencje językowe to jest jeden filar, który jest niesamowicie istotny i oczywiście jest mega ważne, żeby lektor znał dobrze język, ale nie tylko język, żeby też znał zasady, które tym językiem kierują, jeżeli chce prowadzić kursy językowe takiego tradycyjnego typu, no i żeby był w stanie umiejętnie wyjaśnić zagadnienia, odpowiedzieć na pytania, dowiedzieć się co nieco, żeby też jego znajomość języka sprawiała, że będzie w prosty sposób wyjaśniał zawiłe sprawy. Albo jeżeli nie będzie takiego sposobu, to że będzie w stanie powiedzieć, że tutaj jedynym rozwiązaniem jest intuicja, albo tutaj jedynym rozwiązaniem jest coś innego. Ale nie można tego wykorzystywać jako wymówki do niewyjaśniania rzeczy. Więc kompetencje językowe to jedna rzecz i tego uczą filologię w większości przypadków, więc tym nie trzeba się tak bardzo zajmować. To, co jest właśnie jednakowo ważne, albo może nawet ważniejsze, jest to, żeby rozwinąć w sobie takie cechy charakteru, które pozwolą budować relacje z kursantem, stworzyć atmosferę taką, która sprzyja nauce i taką, która zmotywuje kursanta do tego, żeby się uczył. I tutaj każdemu może się zdarzyć popełnić błąd, każdemu lektorowi może się zdarzyć odpowiedzieć na pytanie nie tak, jak jest naprawdę, każdemu może się zdarzyć zapomnieć jakieś słówko, każdemu się może zdarzyć źle coś przetłumaczyć albo źle coś wyjaśnić w danym momencie, ale jeżeli relacja z kursantem będzie na przykład niefajna, nieprzyjemna, jeżeli atmosfera na zajęciach będzie nudna albo stresująca, jeżeli kursant nie będzie zmotywowany albo będzie czuł, że to, co robi, nie ma sensu, to efektów takiej nauki nie będzie, nawet jeżeli lektor będzie profesjonalny, będzie doskonale znał język i będzie wszystko wyjaśniał perfekcyjnie i bezbłędnie, gdyby to było możliwe. To tyle w zasadzie słowem wstępu, a teraz chciałabym przejść już do tych konkretnych cech dobrego lektora, czyli podać w zasadzie kilka takich rad praktycznych, jakie te umiejętności pozwalają te relacje nawiązać, tę atmosferę zbudować i motywację wykrzesać w kursancie. I to, co jest ważne i na co coraz większy się kładzie nacisk w dydaktyce jako w dziedzinie dyscypliny naukowej, jest refleksja. To znaczy, że dobry nauczyciel uczy się na własnym doświadczeniu i poddaje swoje zajęcia refleksji. To znaczy, po tych zajęciach, które przeprowadził, daje sobie czas, żeby zastanowić się nad tym, co na tych zajęciach poszło dobrze, co na tych zajęciach poszło źle, na co trzeba poświęcić więcej czasu, co możemy spróbować zrobić inaczej, tak żeby, jeżeli pojawiły się jakieś błędy, to nie powielać ich przez cały kurs. I tutaj zawiera się w tym otwartość na zmiany, próbowanie nowych metod, i wychodzi chyba to z takiego przekonania, że nie ma takiej metody, która by sprawdzała się u wszystkich, tylko zawsze trzeba próbować czegoś nowego, reagować na to, co się dzieje na kursie, a żeby to zrobić, to musimy się w ogóle zastanowić, pomyśleć,
poddać refleksji te zajęcia, które się odbyły. I czasami jest tak, zwłaszcza jeżeli ktoś już ma dużo tych zajęć, że na te refleksje trochę nie starcza czasu. I to jest duży problem i duży błąd chyba, bo dzięki tej refleksji i naszemu własnemu doświadczeniu można bardzo wiele błędów poprawić. I to nie trzeba do tego angażować systemu ankiet od kursantów, nie trzeba prosić o feedback z ich strony, nie trzeba przeprowadzać lekcji próbnych, tylko trzeba się zastanowić, czy my, gdybyśmy byli kursantem na tych zajęciach, to czy bylibyśmy zadowoleni i czy my, jako lektor, zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy, a jeżeli nie, to dlaczego? I jak możemy sprawić, żeby następnym razem te nasze założenia i te odczucia kursanta były wyłącznie pozytywne. I do tej refleksji trzeba właśnie znać swoje słabe i mocne strony, czyli jeżeli widzimy na przykład, że na naszych zajęciach nie udało się zrealizować materiału, ponieważ zabrakło nam czasu, to musimy się zastanowić, czy to dlatego, że nie pilnowaliśmy wystarczająco długo, czy wystarczająco dobrze, jak kursant rozwiązuje zadania, czy jakieś sprawy my może nadmiernie przeciągnęliśmy w czasie, czy zbyt ambitnie założyliśmy sobie jakiś materiał, czy nie dostosowaliśmy go do poziomu kursanta. Jakikolwiek by ten problem nie był, dzięki refleksji uda nam się na pewno go rozwiązać. I taka sama refleksja powinna dotyczyć wyników kształcenia. Nie mam tu koniecznie na myśli testów, tylko musimy się zawsze, nie tylko po każdych zajęciach, ale też po, powiedzmy, kilku zajęciach z rzędu albo po kursie, zastanowić, czy ten kurs przyniósł jakieś efekty. Znając poziom kursanta na początku i poziom kursanta na końcu, możemy się zastanowić, czy widzimy postępy i czy te postępy odpowiadają temu, co sobie założyliśmy. No i znowu, jeżeli nie odpowiadają, no to dlaczego tak się stało? Jak można by to na przyszły kurs poprawić? Jak można byłoby to zrobić lepiej? Jak można byłoby więcej wyciągnąć z kursanta, do większej liczby zadań go zmotywować? Jak można sobie samemu pomóc w przyszłości? I taka refleksja jest punktem wyjścia do wszystkich pozostałych rzeczy, bo dzięki niej wiemy, że trzeba się zawsze rozwijać, nie wolno stać w miejscu jako lektor. I to dotyczy, wydaje mi się, większości zawodów, ale bycia nauczycielem chyba szczególnie. Zawsze jest coś takiego, co można poprawić, zawsze jest kilka rzeczy, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni i dzięki takiej refleksji, krytycznej refleksji, możemy na te rzeczy wpaść i potem każde nasze kursy po kolei będą coraz lepsze. I jeżeli już mamy te refleksje, to możemy zacząć się zastanawiać, jak te rzeczy, które nie są być może idealne, rozwiązać. I pierwsza rzecz to znalezienie balansu między przygotowaniem zajęć i strukturą zajęć, a improwizacją. I to jest znowu, tak jak z kwestią cech charakteru i kompetencjami językowymi, delikatny balans, w którym trzeba znaleźć to, co nam najbardziej odpowiada i to, co znowu dzięki refleksji daje najlepsze efekty. To znaczy, nie można przesadzić w jedną stronę i zaplanować zajęć od A do Z, co do minuty, wprowadzając dokładnie, ile, jakie zadanie ma zająć czasu, ile dokładnie przykładów zrobimy, co dokładnie zostanie poruszone, jakie dokładnie pytania zadam, bo wtedy taki kurs nie jest kursem, przyjemnym kursem językowym, tylko jest musztrą wojskową. Ale z drugiej strony nie można też wszystkiego robić spontanicznie, bo kursant ma wtedy poczucie, że te zajęcia nie są profesjonalne, tylko że lektor przychodzi, wymyśla, otwiera książkę, tam gdzie mu się otworzy, to właśnie robi. No i nie mówiąc już o tym, że takie zajęcia nie przynoszą takich samych efektów, jak zajęcia, w których jesteśmy nastawieni na progres, które mają zaplanowane konsekwentne powtórki, w których przebieg pracy nad materiałem jest logiczny i którego się faktycznie trzymamy. Więc trzeba umieć znaleźć balans pomiędzy przygotowaniem materiałów i ich realizacją, a reagowaniem na tym, co się dzieje na zajęciach. I jeżeli widzimy, że kursant na przykład jakiś temat bardzo przypadł mu do gustu i jest bardzo chętny, żeby o nim porozmawiać, chociaż zazwyczaj nie jest gadatliwą osobą, to nie powinniśmy poświęcać jakby jego umiejętności językowych na rzecz realizowania naszego planu. I w drugą stronę, jeżeli widzimy, że robiliśmy jakieś ćwiczenie, ale może materiał nie do końca jest jeszcze jasny, to też nie powinniśmy porzucać tematu i ruszać dalej, tylko na zachowanie kursanta zareagować, jeszcze może jeden raz wyjaśnić, jeszcze raz coś przećwiczyć, ze spokojem coś zrobić. I to wymaga znajomości umiejętności improwizacji. To znaczy,
takiego działania, które pozwoli nam w każdym momencie mieć w zanadrzu jakieś rozwiązanie, które pozwoli zareagować w pozytywny sposób na problemy, które mogą wyniknąć podczas zajęć. I to improwizowanie jest w zasadzie improwizacją tylko z nazwy, bo to jest też coś, co można sobie zaplanować. To znaczy zawsze warto mieć z tyłu głowy, że co zrobimy, jeśli to? Jeśli temat nie przypadnie do gustu i nie będzie można wyciągnąć z kursanta żadnej odpowiedzi, to co wtedy zrobimy? Jeżeli po tym ćwiczeniu kursant dalej nie będzie w stanie opanować zagadnienia, to co wtedy zrobimy? Jeżeli jakiś inny problem, który nam przychodzi do głowy, być może się wydarzy, to co wtedy zrobimy? Zawsze możemy się nad tym zastanowić przed zajęciami i mieć wtedy przygotowane na to jakieś rozwiązanie takiego problemu. Czasami są oczywiście takie problemy, na które ciężko jest wpaść przed zajęciami. I wtedy jedyną opcją jest oczywiście robienie tego na żywca, ale jeżeli nie mamy doświadczenia, to po prostu zostawienie tego sobie na następne zajęcia. Czyli widzimy, że kursant nie opanował materiału. Okej, w takim razie na przyszłe zajęcia przygotujemy jeszcze raz to samo zagadnienie, ale w inny sposób, lepiej. Zajmiemy się może czymś znowu, ponownie. I wtedy będziemy mieli to przygotowane, zobaczymy, może pójdzie lepiej. Albo oczywiście możemy zawsze też powiedzieć kursantowi, że słuchaj, nie wiem, jak Ci odpowiedzieć na to pytanie. Widzę, że powinniśmy jeszcze tutaj nad tym popracować, ale nie jestem dobrze przygotowana do tego teraz. Zajmiemy się tym następnym razem, a teraz kontynuujemy pracę z materiałem. Także trudno jest znaleźć jakiś balans między przygotowaniem a improwizacją, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że ani jedna z nich, ani druga z tych rzeczy nie jest idealna. I kolejna z rzeczy ważnych przy dobrym lektorze, o której już trochę wspomniałam, to komunikacja i jednocześnie stawianie granic. I tutaj dużo się teraz o tym mówi, o tym stawianiu granic w bardzo różnych relacjach i to powinno dotyczyć zarówno kursów językowych, jak i innych obszarów życia. Komunikacja jest kluczowa, bo dzięki temu kursant ma poczucie, że uczestniczy w programie nauczania, który sam stworzył. To znaczy, jeżeli przed zajęciami wspólnie ustalimy jakiś plan zajęć, to unikamy takich komentarzy po kursie, że na przykład tematy były nieangażujące, albo że robiliśmy coś za szybko albo za wolno. Wtedy nawet jeżeli przegapimy te dawane przez kursanta znaki i nawet jeżeli nie uda nam się zareagować odpowiednio, to kursant będzie miał takie poczucie, ok, ale ten plan zajęć był znany od początku, te tematy wymyśliliśmy wspólnie, więc jakby część winy leży też po mojej stronie. I też trzeba to szczególnie podkreślić, jeżeli decydujemy się na współpracę z jakimś kursantem, który na przykład miał już wcześniej innych lektorów, to czasami trzeba po prostu wyjaśnić, że każda osoba, tak jak wspomniałam na początku, jest różna. Każda osoba ma inny styl nauczania, na inne rzeczy kładzie nacisk. I ważne jest, żeby to jasno zakomunikować, wyjaśnić, dlaczego robimy konkretne rzeczy, dlaczego przerabiamy konkretne tematy. To chyba dotyczy szczególnie młodszych osób, żeby to wyjaśniać. Czasami padają takie pytania, ale do czego mi się to przyda w życiu? Albo, no ale przecież to i to zagadnienie to jest takie trudne, nawet natywni użytkownicy języka mają z tym problem. To dlaczego ja mam się tego uczyć? I ważne jest, żeby nie zbywać takich pytań i nie uważać ich za głupie, tylko szczerze sobie wyjaśnić i ustalić, dlaczego konkretne rzeczy robimy. No i to oczywiście zakłada refleksję lektora, który wie, dlaczego robi rzeczy, który nie działa jak automat, tylko konkretnie pracuje, opartym jest jego praca na jakimś planie, który ma założony cel, do którego lektor dąży. Bo jeżeli lektor nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego robi jakieś ćwiczenie, albo jeżeli nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego omawia jakiś temat, no to być może ten temat albo to zagadnienie wcale nie jest ważne do omówienia. A w takim wypadku można to ten czas poświęcić na coś, co jest ważniejsze albo bardziej produktywne. No i dzięki takiemu jasnemu zakomunikowaniu naszych zdań w różnych sprawach unikniemy też takich sytuacji, w których kursant w pewien sposób próbuje nam narzucić rzeczy. Bo czasami zdarzają się takie osoby, które mają jakąś sprecyzowaną wersję, wizję kursu, która z metodycznego punktu widzenia nie ma racji bytu. No i oczywiście możemy być otwarci, możemy dać temu szansę, ale warto jest wyjaśnić kursantowi, dlaczego robimy
jakieś rzeczy, a dlaczego jego pomysły może nie do końca będą miały takie efekty, jak on liczy. I tutaj asertywność jest ważna też w zakresie innej komunikacji z kursantem. Czyli nie możemy w stanowczy, ale uprzejmy sposób nie pozwolić na przykład, nie dać od siebie wymagać, żebyśmy odpisywali na maile w jakimś tam wolnym czasie naszym. Albo, że nie będziemy, powiedzmy, sprawdzać prac dla innych lektorów. Albo nie będziemy robić za kogoś rzeczy, które ta osoba powinna sama zrobić. Jeżeli powiemy, że okej, możemy podpowiedzieć, ale nie możemy zrobić i wykażemy asertywność, to na pewno spotka się to z lepszym odmiorem, niż gdybyśmy po prostu powiedzieli nie. Albo gdybyśmy to robili i w głębi serca myśleli sobie, ale dlaczego ja to robię, po co ja tutaj jestem. I daje nam to też punkt wyjścia do dyskusji. Możemy porozmawiać wtedy z kursantem na temat tego, jak jemu się podoba ten nasz styl nauczania, co on by chciał zmienić. Jeżeli ma jakieś uwagi, to możemy je wziąć do siebie. To nam pomoże w naszej refleksji i na pewno pomoże też w lepszym rozwijaniu kursów. No i jeżeli już sobie tak omówiliśmy z naszym kursantem to, co byśmy chcieli robić i w jaki sposób, to wymaga, żebyśmy zdecydowali się na jakąś metodę. No właśnie, ale czy jedną metodę, czy kilka metod? Pamiętam, że u mnie na studiach podczas zajęć z nauczania języka była mowa o kilku metodach i omawialiśmy jakieś pozytywy jednych i negatywne strony drugich, ale konkluzja powinna być chyba taka, że jedna metoda to o dużo za mało. Bo jedna metoda nauczy nas jednej rzeczy i w jeden sposób, a czasami, a w zasadzie bardzo często, potrzeba dużo więcej. To znaczy potrzeba kilku metod i sprawdzania różnych rzeczy, żeby odnaleźć to, co jest idealne, tak jak generalnie w życiu. Dopóki nie spróbujemy, to wiele rzeczy się nie dowiemy. I te metody musimy dopasować do oczekiwań kursanta i też do jego poziomu. Wydaje mi się, że panuje kilka takich przekonań w nauczaniu języka, że na przykład od samego początku powinno się mówić tylko w języku, którego się naucza. I to jest metoda, która może zadziałać, ale nie musi. Więc jeżeli mielibyśmy kursanta stresować, jeżeli widzimy, że go to dręczy, to może lepiej te nasze ideały poświęcić dla dobrobytu kursanta i dla jego efektów po prostu. Tak samo metoda tłumaczeniowa. Jeżeli widzimy, że nasz kursant nie jest zainteresowany tak, że go to nudzi, albo on wprost mówi, że takie tłumaczenie zdań go nudzi, to też nie jest tak, że to jest jedyna metoda, która może zadziałać. I jak najbardziej można z niej zrezygnować i zaproponować coś innego. Szczególnie, jeżeli już znamy kursanta trochę lepiej i widzimy, jakie są jego mocne i słabe strony i możemy te mocne strony podkreślać, dzięki temu po prostu motywować daną osobę. Zamiast stale wymagać czegoś, co widzimy, że jest trudne, to możemy nasze wszystkie zdolności językowe rozwijać w inny sposób. To w taki, który kursantowi przychodzi łatwiej, robiąc to, co idzie mu dobrze. No i ta metoda musi też się pokrywać, a dobrze by było, żeby się pokrywała z wizją kursanta, a jeżeli się nie pokrywa, to zdecydowanie trzeba to omówić. Trzeba wiedzieć, co konkretnie kursant chciałby zrobić i co my możemy zrobić, żeby te jego marzenia przyniosły jakiś efekt wymierny, w miarę możliwości. I wszystko, co do tej pory mówiłam, wydaje mi się, dotyczy zarówno kursantów indywidualnych, jak i kursów grupowych. Chociaż pewnie w przypadku kursów indywidualnych jest trochę prostsze do wprowadzenia, bo te dyskusje jeden do jednego są łatwiejsze do przeprowadzenia, niż gdybyśmy musieli to przeprowadzać w grupie. Co nie znaczy, że grupy mają inne problemy albo że z nimi się pracuje inaczej. Nie, myślę, że wszystko, co do tej pory powiedziałam, dotyczy też grup, ale grupy mają też swoje własne prawa, rządzą się swoimi własnymi prawami. I tutaj wydaje mi się, że bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. I to nie to pierwsze wrażenie, które na grupie zrobi lektor. Bo lektor będzie swoje pierwsze wrażenie mógł poprawiać przez kilka ładnych godzin kursu. Ale jeżeli w grupie od pierwszego wrażenia kursanci się nie polubią, to będzie już dużo bardziej skomplikowany proces, żeby to naprawić. I z takich rzeczy, oprócz oczywiście pozajęzykowych, bardzo ważna w takiej sytuacji jest integracja grupy. To znaczy, żeby sprawienie, że kursanci
pokażą się sobie nawzajem od jak najlepszej strony. I to też jest kilka metod, żeby to zrobić. Przede wszystkim każdy z nich musi być obserwowany przez nas uważnie i musimy być w stanie rozpoznać, co te osoby mogą dla grupy wnieść. W czym są dobre, a co ewentualnie może innych kursantów irytować. I musimy na takie sytuacje w miarę możliwości zapobiegawczo działać. To znaczy, jeżeli ktoś jest bardzo chaotyczny, jeżeli nie wie, co się dzieje, albo przez cały czas jest trochę taki zagubiony, nie do końca wiadomo, jak z nim rozmawiać, to musimy zawsze z wyprzedzeniem to mówić. Jeżeli zadajemy mu jakieś pytanie, to nie, zamiast mówić jego imię, powtórzmy polecenie. Powiedzmy imię i powtórzmy polecenie, tak żeby wiedział dokładnie, co się dzieje. Jeżeli ktoś jest straszną gadułą i wykorzystuje swój czas na wypowiedzenie się i jeszcze czas innych ludzi, to też trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby takiej osobie uprzejmie przerwać. No i tutaj możemy zastosować różne rzeczy, tak? Mieć jakiś, nie wiem, timer, proponować rozwiązania, które będą mu odpowiedź tylko trzema zdaniami, zastosuj jakieś tam słówka, coś, co spowolni mówienie tej osoby, żeby pozostałe osoby nie były stłamszone. Jeżeli ktoś z kolei bardzo potrzebuje dużo czasu na zastanowienie się i jego wypowiedzi są mało płynne, to też może irytować innych kursantów i w takiej sytuacji też musimy jakoś tej osobie pomóc, żeby w grupie nie wytworzyła się jakaś taka nieprzyjemna atmosfera. Bo jeżeli w grupie jest przyjemna atmosfera, to odczucia z kursu są diametralnie różne od tego, co się dzieje, gdy panują jakieś takie niesnaski w grupie. I tutaj niezależnie od poziomu lektora i to, czy to jest dobry lektor, czy nie, wrażenia z kursu będą zupełnie inne. Bo dynamika grupy jest zupełnie inna, bo grupy są zupełnie inne. O jednej grupie się mówi, że o, to jest cicha grupa, a inna grupa jest z kolei bardzo gadatliwa i żywiołowa. I na takie grupy trzeba reagować w inny sposób. I przede wszystkim lektor musi tutaj być wzorem. To znaczy, jeżeli my ze spokojem się odnosimy do tych rzeczy, które mogą kogoś irytować, jeżeli traktujemy uczciwie, fair wszystkich w grupie, to też taka właśnie reakcja będzie wydawała się normalna kursantom. Tak mi się wydaje. Czyli jeżeli my się nie denerwujemy, że komuś idzie powoli, to też inni kursanci jest większa szansa, że będą bardziej wyrozumiale traktować członków grupy. Jeżeli my grzecznie przerywamy, to też osoby będą wiedziały, że to jest okej, żeby komuś może wejść w słowo albo przerwać. No i w grupach mamy też ten problem, czy powinniśmy wszystkich traktować równo, fair, uczciwie, czy powinniśmy każdego traktować indywidualnie. I oczywiście, jeżeli grupa jest duża, to nie ma za bardzo czasu na tą taką indywidualizację kursu, ale wydaje mi się, że mimo tego, że uczymy grupę, to trzeba mieć zawsze świadomość, że każdy tam jest osobną, odrębną osobą. I takie równe traktowanie, nawet jeżeli będzie uczciwe, może być odebrane jako nie fair, bo osoby po prostu nie są identyczne. Więc jeżeli ktoś potrzebuje więcej czasu, to może dobrze byłoby zapewnić to więcej czasu takiej osobie. Oczywiście z świadomością, że pozostali członkowie grupy muszą coś wtedy robić, tak żeby nie marnować ich czasu. Chodzi mi o takie sytuacje, w których na przykład chcemy, powiedzmy, ćwiczyć mówienie i widzimy, że jakiejś osobie to idzie kiepsko. I co wtedy mamy zrobić? Jeżeli dzielimy grupę na pary, na przykład, czy powinniśmy dopasować ze sobą dwie osoby, którym idzie słabiej, czy osoba, której idzie słabiej, jest osobą, której idzie lepiej. I żeby to wybrać dobrą opcję z tych dwóch, musimy obserwować naszą grupę i musimy wiedzieć, czy osoba, której idzie szybciej, jest cierpliwa, wyrozumiała, czy będzie w stanie pomóc, czy raczej powinniśmy ją zestawić z kimś, kto jest równie dobry, bo jest to raczej osoba ambitna i potrzebuje więcej stymulacji. To wszystko jest taką rzeczą, na którą powinniśmy się skupić i którą powinniśmy obserwować. Tak wynika przynajmniej z mojego doświadczenia. I jeżeli chodzi o grupę, to zdecydowanie dużo rzeczy w grupie można przydzielić członkom grupy. Dużo rzeczy można zrzucić ze swoich barków na rzecz pracy grupy właśnie. Te wszystkie rzeczy jak zadawanie pytań, wyznaczanie zadań, ocenianie czegoś, to wszystko w grupie, która jest dobrze zintegrowana, można przerzucić na członków tej grupy. I to tylko dalej buduje taką integrację
członków tej grupy. Wtedy my jesteśmy po prostu mentorem, czy jakimś wzorem dla grupy, a wszystko dzieje się trochę poza nami. I wtedy każdy też najczęściej ma bardziej pozytywne wrażenia z takiego kursu. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to, a może podkreślić, to to, że kursy językowe nie mogą się kończyć razem z dzwonkiem, że taką użyję metaforę związaną z tradycyjnym polskim szkolnictwem, bo jeżeli nasze zajęcia kończą się razem z dzwonkiem, to one będą miały ograniczoną skuteczność, bo w nauce języków najważniejsza jest oczywiście systematyczność. Więc dobrze jest oczywiście pracować, czy pilnować tego, żeby kursant pracował w domu i motywować go do tego, żeby pracował w domu. I do tego dobrze się sprawdzają różne rzeczy. Oczywiście, jeżeli kursant ma takie życzenie, no to zadanie domowe, polecenie jakichś może ciekawych rzeczy, kont. Teraz media społecznościowe zapewniają wszystko, więc polecić jakieś kilka stron do obserwowania, zapytać, co tam ciekawego kursant na tych stronach, na następnych zajęciach zobaczył, tak żeby sprawdzić, zmotywować, żeby z zrozumieniem i zaangażowaniem otaczać się językiem, to jedna rzecz. I też szukać inspiracji do naszych zajęć z każdej strony. Jeżeli wiemy, że mamy jakiegoś kursanta, który interesuje się bardzo kryptowalutami, to jeżeli pojawi nam się gdzieś na naszych mediach społecznościowych albo w gazetach, na które oglądamy, temat związany z kryptowalutami, to śmiało można go podesłać takiemu kursantowi i to na pewno go bardziej zmotywuje, niż gdybyśmy mu podesłali, nie wiem, ćwiczenie gramatyczne albo jakiś materiał, który w ogóle nie dotyczy jego obszaru zainteresowań. Tak samo jeżeli widzimy, że mamy osoby, które są zainteresowane tym, co się dzieje w kraju, o którym uczymy, to też można im zaproponować jakieś materiały, na przykład, nie wiem, prosto pisane, prostym językiem, wiadomości albo konta, które też uczą tego danego języka, tak żeby poczuły i też żeby miały kontakt z językiem nie tylko podczas zajęć. Takie inspiracje, znajdowanie inspiracji można mieć wszędzie. To wszystko, co my robimy w naszym języku, którego uczymy, może być inspiracją i można się zawsze zastanowić, jak by to wykorzystać na zajęciach. Bo lekcje czy kurs nie kończy się razem z dzwonkiem nie tylko dla kursanta, ale też dla lektora. Zawsze warto być na polowaniu i wypatrywać nowych, przyjemnych materiałów, fajnych filmików, które można omówić, czegoś ciekawego, co można podzielić, czym można podzielić się z kursantem. Też inną rzeczą jest to, żeby po zajęciach, jeżeli powiedzieliśmy kursantowi takie zdanie, sprawdzę to i dam Ci znać, to żeby faktycznie dać znać. Bo zdarza się tak, że mówimy takie rzeczy, mając to na myśli, ale potem tak wypada z głowy i jakoś tak nie udaje się do tego wrócić już na następnych zajęciach. A to sprawia poczucie, trochę może sprawiać takie poczucie, że nie jesteśmy do końca profesjonalni, że nam nie zależy, że i następnym razem jak to powiemy, że coś sprawdzimy i damy znać, to kursant już na początku założy, że nie sprawdzimy i nie damy znać, bo generalnie wypada nam to z głowy. No i w takiej sytuacji, jeżeli nas nie można skłonić, żebyśmy wykonali naszą pracę domową poniekąd, to w jaki sposób może to działać na kursanta, który ma robić swoją pracę domową? Wydaje mi się, że to jest dosyć logiczne, że jest tutaj pewna sprzeczność. I jeżeli chodzi o działanie po lekcjach, to teraz też bardzo popularna z kolejnych rzeczy, które są popularne, jest metoda odwróconej lekcji, praca metodą odwróconej lekcji, praca metodą zamiany ról, tak, uczenie się przez nauczanie i tak dalej. I ta praca wymaga, czy ta metoda wymaga dużego zaangażowania ze strony kursanta poza zajęciami. I to nie jest coś, co można kursantowi narzucić samemu. To jest coś, co można tylko wprowadzić, jeżeli kursant świadomie się na to zgodzi. Więc jeżeli chodzi o taką czystą metodę odwróconych zajęć, to trzeba tą zdecydowanie omówić z kursantem. Ale elementy tej odwróconej lekcji jak najbardziej można wprowadzać na zajęciach i one się bardzo dobrze sprawdzają, bo jeżeli zadamy kursantowi jakiś tekst do przeczytania i potem na każdych zajęciach na początku sobie trochę o tym tekście porozmawiamy, to mamy upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy poćwiczyliśmy jakąś sprawność językową, kursant być może zapamięta jakieś słówko, czegoś się nauczy,
I też, jako powtórka na zajęciach, porozmawiamy o tym, korzystamy to w praktyce. Będziemy mieli przypomnienie tego, co zostało przeczytane i przy okazji sprawdzimy, czy kursant faktycznie wykonuje nasze zadania. I to samo dotyczy gramatyki. Jeżeli zadamy jakieś zadanie gramatyczne, które służą automatyzacji jakichś zagadnień gramatycznych, to super, ale jeżeli na następnych zajęciach zamiast sprawdzać bezrefleksyjnie te zadania, poprosimy kursanta, żeby on był naszym nauczycielem i on nam coś wyjaśnił, to na pewno lepiej będziemy w stanie ocenić, czy temat jest jasny, czy po prostu w tych 10 przykładach, które zadaliśmy, udało się trochę trafić, trochę coś tam zrozumieć, a rezultat był dobry, mimo że zagadnienie w zasadzie nie jest wcale tak dobrze znane. Więc warto wykorzystać to, co się dzieje po lekcjach, na to, żeby jeszcze możliwie małym nakładem pracy zwiększyć efekty kursu. I wtedy taki kursant też czuje się dowartościowany i szczęśliwy, bo wie, że jego kurs nie jest tylko od 17 do 18, ale że może liczyć na efekty, na naukę, na motywację od jednych zajęć do drugich. I kolejna rzecz, która jest mega ważna, jeżeli chodzi o bycie dobrym lektorem, to empatia. I znowu tutaj może paść pytanie, czy empatia, czyli wyrozumiałość, to nie jest przeszkoda? Czy nie powinniśmy wymagać? Czy nie powinniśmy stawiać wysokich wymagań i pilnować ich realizacji? No i trzeba się chyba zastanowić, czy empatia i stawianie wymagań to są sprzeczności. Wydaje mi się, patrząc na moje doświadczenia szkolne zarówno w szkole podstawowej, jak i potem w gimnazjum i w liceum, że bycie empatycznym nauczycielem i wymagającym nauczycielem to nie są rzeczy, które są ze sobą sprzeczne. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że dzięki empatii możemy te wymagania stawiać odpowiednio, to znaczy stawiać takie, które kursant jest w stanie zrealizować, ale też nie brać do siebie i nie reagować negatywnie, jeżeli nasze wymagania nie zostaną spełnione właśnie dzięki empatii. Za to dzięki byciu empatycznym człowiekiem i nie braniu na zbyt poważnie swojego kursu, który prowadzimy, możemy zbudować pewność siebie kursanta, a to jest punkt wyjścia w zasadzie, żeby takiego kursanta skłonić do mówienia. Bo jeżeli kursant jest zestresowany i boi się popełnić błąd, to wątpliwe, żeby się czegoś nauczył. Jeszcze się taka sytuacja chyba nie zdarzyła, a przynajmniej ja pamiętam ze swojej szkoły wyłącznie negatywne przypadki. Osoby, którą udało się tak zestresować, żeby zaczęła się uczyć więcej. Albo osobę, którą udało się tak skrytykować, żeby postanowiła od następnych zajęć, to będę po prostu prymusem. Nie znam takich przykładów, chociaż pewnie są takie osoby, na które tak to działa, ale w większości przypadków ta atmosfera sprzyjająca nauce nie powstaje przez stawianie wielkich, wysokich wymagań, ale przez bycie wyrozumiałym i stawianie takich wymagań, które kursant jest w stanie zrealizować w miarę możliwości. I tak samo, to samo dotyczy błędów. Jeżeli nie oczekujemy, że kursant będzie bezbłędnie robił zadania i bezbłędnie się wypowiadał na pierwszych zajęciach, i taki też przekaz przekazujemy kursantowi, że robienie błędów jest ok, pod warunkiem, że chcemy tych błędów się pozbyć jakoś w dalszej perspektywie, to jest większa szansa, że taka osoba będzie śmiało i z większym przekonaniem mówić i dzięki temu będzie lepiej mówić i bardziej uczestniczyć w kursie i więcej z tego kursu wynosić. No i ta empatia pozwoli nam też skupić się na kursancie jako osobie, dostosować się do jego cech charakteru, do zrozumieć go jako człowieka, powiedzmy, a wtedy możemy zdecydowanie przyjemniej prowadzić kurs, to będzie przyjemniejsze dla nas i będzie też zdecydowanie przyjemniejsze dla kursanta. No i to już w zasadzie na podsumowanie tego całego wywodu. Przedstawiłam tutaj kilka, 10 rzeczy, cech, informacji, które moim skromnym zdaniem są potrzebne, żeby być dobrym lektorem języków obcych. Ale można sobie zadać takie pytanie, czy to wszystko wystarczy? Czy jeżeli zrobimy to wszystko, co jest tutaj wyjaśnione, to czy będziemy mieli 100% zadowolonych klientów, zadowolonych kursantów? Czy to od razu staniemy się wtedy doskonałymi lektorami, którym nie będzie można nic zarzucić? I wydaje mi się, że każdy już może sam sobie w głowie odpowiedzieć na to pytanie.
Pewnie nie. Pewnie zawsze będzie coś, czego ja tutaj nie zawarłam. Zawsze będzie coś, co zostało przeze mnie pominięte. Mimo, że w ramach przygotowań zastanawiałam się nie tylko nad moimi doświadczeniami jako lektorka, jako też kursantka i też o tym, co stan nauki na dzień dzisiejszy mówi o tym. Ale na pewno jest tak, że odkryjemy, czy dydaktycy, teoretycy dydaktyki odkryją, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, które trzeba zrobić, żeby być uznanym za dobrego lektora. Ale zdecydowanie warto próbować i może trzeba od czegoś zacząć, taka jest chyba konkluzja. Trzeba zacząć od jakichś rzeczy, wprowadzić jakieś zmiany, poddać refleksji to, co robimy w naszej pracy. I dzięki temu będziemy w stanie, jeżeli odkryjemy jakieś problemy, to je rozwiązać. A te problemy, których nie uda nam się odkryć, no trudno, nikt nie jest idealny. Nie będzie takiego kursu, który byłby idealny. Będą takie osoby, które będą niezadowolone z naszej pracy, ale jeżeli my włożymy nasze cały wysiłek i całe doświadczenie i całe starania, no to znaczy, że zrobiliśmy wszystko, a nie można od nas wymagać więcej. Jeżeli zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, no to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. I oczywiście można się ze mną nie zgadzać, jeżeli chodzi o któreś z punktów, które tutaj omówiłam. Może jest coś, co jest niesamowicie istotne, które ja właśnie pominęłam. Jeżeli tak, to chętnie zerknę w komentarze. Oczywiście można jak najbardziej tutaj dyskutować na ten temat. Widzę też parę komentarzy, do których się na pewno odniosę później. Mam też nadzieję, że w jakiś sposób może to pomogło lektorom, zarówno tym doświadczonym, jak i tym, którzy dopiero chcą zacząć. Dla tych, którzy dopiero chcą zacząć, mam takie przesłanie, że można być dobrym lektorem pod warunkiem, że się chce być dobrym lektorem, jak ze wszystkimi zawodami. Jeżeli czujemy, że to jest to, co chcielibyśmy robić w życiu, to na pewno można to nauczyć się robić dobrze. A jeżeli chodzi o doświadczonych lektorów, to szczerze myślę, że ta refleksja jest ważna, bo czasem w tym zamieszaniu, w zajęciach z jednych, z drugich, na które biegniemy, bo staramy się nie spóźnić, staramy się być profesjonalni, przygotowani. Tutaj sprawdzamy jedno zadanie, drugim okiem oglądając filmik, który chcemy zrobić na następnych zajęciach, że ważne jest, żeby się tym zająć. I jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, która cecha jest najważniejsza, a to chyba właśnie ona. I to jest cecha, którą się z czasami pomija, a i chyba niesłusznie. To, co my sobie sami powiemy po zajęciach, jest kluczowe, żeby udoskonalić nasz kurs i żeby dla kursanta i dla nas samych był on jak najprzyjemniejszy. Więc refleksja, refleksja i jeszcze raz refleksja, o tym myślę. No i przede wszystkim nie bać się rozmawiać z kursantem, nie bać się przyznać do błędu, nie bać się próbować nowych rzeczy. Dzięki temu na pewno uda nam się nasze kursy uczynić lepszym. Z mojej strony byłoby to wszystko na dziś. Jeżeli komuś z oglądających jeszcze coś się przypomni, to jak najbardziej czekam na komentarze. Dzięki wszystkim za słuchanie, oglądanie. Mam nadzieję, że w miarę było to przystępnie powiedziane i że zbytnio się nie rozwlekłam na żadne z tematów. Gdyby coś jeszcze ktoś chciał przekazać mi osobiście, to na szkole, na profilu Szkoły Języków Skandynawskich Mester, w której pracuję i którą też pomagam organizować. Można na pewno mnie znaleźć, także chętnie wymienię się doświadczeniami i odpowiem na jakieś pytanie, gdyby coś takiego się pojawiło. A tymczasem dzięki wszystkim jeszcze raz. Wszystkim życzę powodzenia w karierze lektora języków obcych, bo to bardzo taka praca, która pozwoli dać dużo satysfakcji. Także powodzenia, nie ma co bać się popełniać błędów. I zapraszamy do naszej szkoły Master, gdzie staramy się te wszystkie rady wprowadzać w życie. Dzięki jeszcze raz, pa pa!